Na początku lat 20. postanowiono w Polsce stworzyć czołg pościgowy. Miał on służyć do walk na Kresach Wschodnich, ponieważ to właśnie stamtąd spodziewano się zagrożenia. Nowy czołg miał być szybki, zwrotny i posiadać możliwość jazdy na gąsienicach, a po ich zdjęciu także na kołach. W tym czasie w wielu krajach prowadzono pracę nad podobnym czołgiem. Jednym z tych krajów była Czechosłowacja, gdzie zbudowano czołg KH-50. Na zapoznanie się z tą konstrukcją w 1929 wyjechali polscy konstruktorzy. Nie byli oni jednak zachwyceni tym pojazdem. Prac jednak nie porzucono. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych Walter Christie zbudował pojazd oparty na skonstruowanym przez siebie zawieszeniu, poruszający się zarówno na gąsienicach, a po ich zdjęciu na kołach z ogromnymi na ówczesne czasy prędkościami. Było to właśnie to, czego szukali polscy konstruktorzy. Postanowiono więc zakupić pojazd i licencję na produkcję. Ostatecznie jednak Polacy zostali odprawieni z kwitkiem, pomimo zawarcia wcześniej umowy, a pojazd przeznaczony dla Polski trafił do Związku Radzieckiego. Biuro Badań Technicznych Broni Pancernej pod kierownictwem majora Rudolfa Gundlacha otrzymało zadanie stworzenia nowego pojazdu od podstaw. Mieli się wzorować na wspomnieniach z pokazu ze Stanów. Konstruktorzy pojazd ochrzcili mianem na Christie. Około roku 1932 prace zaczęły nabierać tempa. W tym czasie Polska zakupiła kilka egzemplarzy i licencję na produkcję czołgu Whiskers Mark E. Wszystkie wysiłki poszły na ten czołg, dzięki czemu po modyfikacji powstał czołg 7TP. Prace nad czołgiem pościgowym wstrzymano. W 1934 zlikwidowano Wojskowy Instytut Badań Inżynierii, powołując w jego miejsce Biuro Badań Technicznych Saperów. Wraz z przeobrażeniem placówki zniszczono całą dokumentację, nad którą pracowali ludzie Gundlacha, uważając ją za zbędną. Jednak idea budowy czołgu pościgowego powróciła na początku 1935. Prace zaczęto od początku, a nowemu czołgowi dano nazwę 10TP. W 1936 roku włączono czołg 10TP do programu rozbudowy broni pancernej na rok 1936-1942. Plany zakładały budowę przynajmniej 64 egzemplarzy po 16 dla każdego z 4 oddziałów motorowych. W 1937 warsztat doświadczany BBT w Ursusie przystąpił do budowy prototypu. Największe problemy sprawiał jednak silnik, a właściwie jego brak. Obliczono, że potrzebny jest najmniej 250-konny. W Polsce takiego nie było, a prace zajęłyby zbyt dużo czasu. Zaczęto więc szukać za granicą. Zdecydowano się na silnik American LaFrance o mocy 249 koni. Było to mniej niż miał prototyp Christiego lub radziecki BT-5. Ze względu jednak na brak innych możliwości zdecydowano się na zakup tego silnika. Podczas testów okazało się, że jego moc jest znacznie niższa i wynosi jedynie 213 koni mechanicznych. Zamontowano go jednak w zbudowanym prototypie i przeprowadzono testy. Wykazały one, że czołg na gąsienicach osiąga od 40 do 56 km na godzinę w terenie, a po drodze na kołach 75. Konstruktorzy mieli w planach zakupienie niemieckiego silnika o mocy 304 koni mechanicznych. Jednak ze względu na sytuację polityczną pomiędzy obydwoma krajami do tego nie doszło. Na czołgu przeprowadzono kilka testów. Jednym z nich było przejechanie 610 km. Podczas testów doszło do dwóch incydentów. W jednym z nich kierowca czołgu, próbując wyminąć motocyklistę, wjechał do rowu, zrywając przy okazji gąsienicę. W testach stwierdzono przegrzewanie się silnika, szybkie zużywanie gumowych opasek na koła i szybkie zużywanie sprzęgła. Czołg posiadał pancerz o maksymalnej grubości 20 mm. Czołg posiadał pancerz o grubości maksymalnej 20 mm. Jego uzbrojeniem była 37 mm armata Boforsa oraz dwa karabiny maszynowe. Czołg posiadał 4 pary kół. Pierwsza para była skrętna. Przejście z jazdy kołowej na gąsienicową i na odwrót zajmowało 4-osobowej załodze ponad 30 minut. Masa pojazdu wynosiła 12,8 tony. Wyposażony był m.in. w nowatorski peryskop odwracany Gundlacha. Miał 2,2 metra wysokości, długość wynosiła 5,4 metra, a szerokość ponad 2,5 metra. Okazało się, że trakcja kołowa do czołgu nie jest w Polsce zbyt potrzebna z uwagi na zbyt małą liczbę utwardzonych dróg.
W tym czasie zaczęto bardziej skupiać się nad jeszcze cięższym czołgiem 14 TP. Nie wiadomo do końca, co się stało z jedynym prototypem 10 TP. Podobno został zniszczony w czasie kampanii wrześniowej, jednak nie ma na to potwierdzenia. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij go ocenić oraz udostępnić. Pomysły na kolejny możesz napisać w komentarzu.